Gala VIP i statuetka VIP 2022. Jak czuje się Pani w gronie laureatów dzisiejszego wieczoru? To jest taki niesamowity zastrzyk pozytywnej energii, szczególnie jak gra kombi, bo ja bardzo lubię dawać czadu. Ale tak bardzo poważnie mówiąc, to ja się absolutnie nie czuję żadnym VIP-em, natomiast czuję się bardziej takim syzyfem, który codziennie wtacza kamień, on często spada. Ale obiecuję, że mi energii nie zabraknie i że będę wtaczać ten kamień, bo nie jest wszystko jedno i myślę, że dziennikarze z misją mają takie nastawienie. Czuję się fenomenalnie, bo to jest fantastyczne wyróżnienie, dlatego że na co dzień my reporterzy nie jesteśmy zauważani poza naszą branżą, taką stricte na przykład newsową. Więc to jest ogromne wyróżnienie dla osób takich jak ja, które wycierają sejmowe korytarze, które 24 na dobę nie wychodzą z pracy, bo cały czas musimy się edukować. I takie docenienie po prostu no, bardzo stresującego odcinka, jaki ja uprawiam. Dziennikarska brać jest bardzo liczna, co pozwala się wyróżnić i właśnie zostać laureatem. Trudno, chyba moja determinacja. Mogę tylko powiedzieć, jak ludzie mnie odbierają, bo często się spotykam z ogromnymi wyrazami sympatii, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Nie było łatwo, ponieważ jak niektórzy wiedzą, spadłam z wysokiego konia, bo byłam w TVP, gdzie wiadomo, że siła marki buduje dziennikarza. I musiałam na nowo się wdrapać z tej piwnicy, łamać sobie paznokcie i znowu wejść gdzieś tam na jakiś szczyt. Ale jak ktoś jest zdeterminowany, jak ktoś ma taką wolę walki jak ja, to myślę, że da się. W laudacji padły słowa, że sejmowe korytarze zna Pani jak własną kieszeń. Czy polityka sprzyja dziennikarzom Sejm? To znaczy, nie, ostatnie czasy są bardzo trudne. Tak już całkiem poważnie mówiąc, to w tej chwili dziennikarze nie tylko muszą docierać do prawdy, ale o nią walczyć, bo ta prawda się niestety nie obroni. Często w Sejmie jesteśmy atakowani, im trudniejsze pytanie, tym padają gorsze wyzwiska. Nie jest to łatwe, trzeba to brać na klatę. Myślę, że to jest przejaw słabości co po niektórych, natomiast jest to taka systemowa strategia. Chodzi o to, że władza nie chce, żeby jej patrzeć na ręce. W związku z czym tym bardziej ja muszę więcej wysiłku w to wkładać. No i często słyszę albo, że to jestem głupia, jak na przykład ostatnio minister edukacji, a to, że mam chaos w głowie. Pokazywano mi już język, na szczęście tylko język. Ale mówiąc krótko, ja się... Jakby to mnie nie przytłacza w żaden sposób. Po tylu latach skóra jest już gruba. Tak, to prawda. To znaczy w tym zawodzie trzeba mieć grubą skórę, trzeba mieć dużą odporność na stres. To się latami wypracowuje, to nie jest tak. Jak zaczynałam, bardzo różne rzeczy mnie bolały. Tak jak już osobiście, jak uczciwie mam mówić, a ja zawsze staram się mówić uczciwie, to wiadomo, że różne komentarze nieprzychylne, ale w którymś momencie chyba widzę mój szef w Teleekspresie jeszcze lata temu powiedział: Justa, a czy ty jesteś dolarem, żeby się wszystkim podobać? I to był taki przełom. Mówię, no rzeczywiście nie jestem dolarem. I wtedy praca nad sobą, ale też przede wszystkim takie poczucie, że jeżeli ludzie doceniają to, co robię, to nigdy nie będzie tak, że wszystkim to się będzie podobało. Szczególnie, że ja zajmuję się polityką, gdzie są bardzo głębokie podziały. One są, te rowy, bardzo głęboko już w tej chwili wykopane. W związku z czym no, nie ma takiej szansy, żeby każdy doceniał cię w tam sam sposób. Natomiast ja mam naprawdę oczy szeroko otwarte w każdej politycznej konfiguracji. Teraz czasy są z jednej strony dużo trudniejsze dla dziennikarzy, z drugiej strony dużo można się po prostu wykazać. To jest duże pole do popisu dla ludzi, którzy naprawdę chcą i tak jak mówię, nie jest im wszystko jedno. Mogę zadać pytanie? Proszę. Znana jest Pani z tego, że nie boi się zadawać pytań. Czy są takie sytuacje, w których jeśli posłowie widzą Panią z mikrofonem, to chowają się po kątach? Tak, oczywiście. Zdarza się. Niektórzy przemykają albo przepraszam, nie mogę teraz do toalety. Ja wie to już, no już i tak gdzieś biegają. Natomiast ci profesjonalni, powiedzmy, takie stare wygi, to wiedzą, że lepiej nie uciekać, dlatego że ja i tak to pokażę. Ja i tak pokażę słynne plecy Ryszarda Terleckiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, zdradzę, wśród sejmowych dziennikarzy Ryszard ma ksywę Te Plecki.
czyli te plecy, nie? Więc mają świadomość, że lepiej czasem stanąć, powiedzieć te dwa słowa, niż uciekać w popłochu, bo ludzie to widzą i nie jest to dobrze odbierane. Zdarza się oczywiście w tej chwili, no, wszyscy chcą wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, on jest dla wolnych mediów niedostępny, ale nieraz udaje nam się go gdzieś dopaść w korytarzach sejmowych i czasem coś nam burknie. Pasji nie brakuje, odporności też, czego w takim razie życzyć na dalszą karierę. Zdrowia, żebym ja po prostu nie padła, no.